Cześć wam dzisiaj, więc widzów wizualnie, ta gra nazywa się Harry Potter i w dzisiejszym odcinku wyruszymy znaleźć miejsce, w którym ukrywa się skórka Bumslanga! Ha, dobra. Lecimy znaleźć, gdzie my się mamy dostać, ile my tylko mamy. I czy my w ogóle coś mamy? Nie, 0 i 9. Strasznie dużo tych części kory, tak to będzie? Dobra, żebym ja cię tam nie pociągnął z flipendo, żebyś się nie przewrócił, albo żebym ci nie rozlał tego, jak to się nazywa? Flubberworm mucus, na schody, żeby... Nie, myśmy tu byli, to jest odkryte, nie? Wydaje mi się, że na ostatnim nagraniu właśnie biegałem i odkrywałem tego typu rzeczy, co nie zmienia faktu, że można się troszkę przebiec po błoniach i zobaczyć, czy na przykład nie ma czegoś ukrytego koło chatki Hagrida. Bo tam też były rzeczy, których chyba nie widzieliśmy wcześniej. Ty, prefekt. A gdzie jest pozostałych trzech prefektów? Ta babka z Ravenclaw powinna być jedna, a Slytherin i Hufflepuff nie wiem, jakich prefektów mieli, ale no. A, i to było to, co się wychodzi koło tego. To poszliśmy pseudo na skróty. Pseudo. Chcesz z Avada Kedavra? Nie chcesz. No dobra, skoro nie chcesz, to nie, to nie będę cię katował. Zaraz nam tam... Zaraz nas tam będzie Ron prowadził dalej. Wydaje mi się. Ale tu chyba mieliśmy wszystko, nie? Tak to wygląda, tak, tu jest ścięte i tu się dostaliśmy ostatnio, okej. Dopiero zauważyłem teraz, w tym momencie, że mam problem, a nie, teraz działa normalnie. W zamku było tak, że mogłem rozglądać lewo, prawo, kamera nie działa, o, teraz znowu było przez chwilę. Kamera nie działa, góra, dół, do momentu aż nie nacisnąłem tego zaklęć? Nie wiem. Dobra, i jeszcze raz zobaczymy, gdzie to było. Tam koło tej babki, która sprzedawała, było jedno, tak? Nie ma żadnego innego. No. O, i to było to, i tuśmy byli. Dobra, to teraz może luknijmy do Hagrida. I... Jeron! Jestem zawiedziony. Nie mogę sobie zrobić Jeronimo. No normalnie, ale przycięli mnie... Przycięli mnie strasznie. W sumie jeszcze bym na Quidditcha, ale może na Quidditcha ciut za wcześnie. Czy ja od was, chłopaki, mam kupione wszystko? Harry. Tak, mam. Sorry, old friend. Come back later. Ojej. Don Hagrid? I'm glad I'm not a mudblood. Ej. No mudbloods at my home. Everybody hear that? Ty, krukonie, ty jeden. Nie dość, że jesteś, kurde... Chicken straszny, McNugget. To jeszcze do tego, co robiłeś u Hagrida, powiedz ty mi. Ostatnio jak się tak bawiłem, to mi wywaliło nagrywanie tutaj. Już, świnie, już. Słyszałem ja was. Czy ja tu mogę? Tu nie mogę. Tam powinna być jeszcze ta brama taka, której ściąć, a nie otworzyć nie mogę, bo tu jest pewnie wejście do lasu. O ile mnie pamięć nie myli, to tu chyba było. Zresztą nie ma chyba innego wolnego miejsca. Tak dawno w to grałem, że już nie pamiętam. No ale było coś takiego. To w ogóle się zrobi problematyczne później, bo jedynkę, dwójkę przeszedłem mniej lub bardziej, tam jakieś fragmenty wyrywki pamiętam, coś. Jedynkę chyba nawet bardziej pamiętam niż dwójkę. Z drugiej strony w dwójce pamiętam jakieś takie mega konkretne rzeczy, że gdzieś tam był bonus, secret, nie? Który znalazłem, byłem z tego mega dumny, tak jak z tego spadł na pierwszej lekcji u Lockharta bodajże. To była, już wam mówię, Rictus Sempra, tak. Albo i nie? Defindo? Rictus Sempra, chyba Rictus Sempra. I mam takie mocne wspomnienia, jeżeli chodzi o trójkę, to pamiętam, że... Pamiętam tylko to, co było w pociągu na samym początku, że tam się te postacie zamieniały, to chyba już była ta część. I ogólnie takie parę strzępek fragmentów, nie jestem nawet pewny, czy trójkę przeszedłem, więc po tej części będę kwiczał bardzo.
Ale z czwórką będzie jeszcze lepszy numer, bo tam pamiętam, że odpaliłem grę, pobiegałem na początku, to jest Goblet of Fire, to jest polski tytuł, nie Kielich Sprawiedliwości, Czara Ognia. I tam pamiętam na samym... Nie, chyba, że będziesz miał coś fajnego, może sprawdźmy, co ty masz. Nope. No. You're passing up a bargain. Have it your way. No, już. What do you have? No. I have flubberworm mucus. You're passing up a bargain. But have it your way. Nie wydaje mi się. Cofnijmy od niego i ominijmy go, bo chciałem zobaczyć, czy tu jakiegoś sekretu bonusu nie ma. Dźwięk był taki, jakby coś zapało, ale okej. Okay. I tam pamiętam tylko ten początek, gdzie się ze uciekało, jakby przed śmierciożercami uciekało, albo i nie. Na tych polach namiotowych przy turnieju Quidditcha, mistrzostwach Quidditcha właściwie. A potem z gry chyba nie zrobiłem nic. Ale tak nic a nic. O, wreszcie jest ten, będzie można złapać te wszystkie fasolki. Czy tu coś ukrytego się pojawi nowego? Nic, nic ukrytego nowego. No okej. Rozumiem. Fasolka. O, nie mówcie, że tutaj, a tu, a może te z góry da się? Da strącić albo zapalić. Lumos Maxima. Nie działa, okej. Jeszcze jedna fasolka, tu jest Ron. Okej, nic. Czy ja słyszę gnoma? Ja chyba słyszę gnoma. Tu się da wejść na lekcję? Gdzie było wejście na tą lekcję? Hurdur, to się to otwierało? Jakieś tajne przejście gdzieś tutaj? Jak my się dostaliśmy na lekcję w takim razie, jeżeli tu nie ma przejścia dalej? Co, wracaliśmy na piechotę cały ten kawałek? Było słabe trochę. Nic tu nie ma. Nic a nic, ale są grzyby, te trujące grzyby są. Tam jest Ron, więc może najpierw pójdziemy w przeciwnym kierunku. O! Nice. Tara. Tara. Ha. Ten dźwięk znalezienia sekreta najosą. Przydałby się w sumie trochę. Okej. Okay. Przy okazji się człowiek naumiał z tych wszystkich rzeczy, co warto podkreślić, że rozbudowanie życia o kolejny pasek healuje też człowieka. Nie da się tego strącić. Skoro tam słyszałem gnoma, to może będzie się go dało zabrać tutaj i go rzucić tutaj. Fasolki. Wszystkich smaków Bertiego Bota. No chodź. Łap tutaj wszystko, co jest do złapania. Przerób te trzy grzyby na fasolki. Tak powstają fasolki, w życiu bym się nie domyślił. Wypuszczaj to wszystko i chodź. Ja cię zaniosę za nóżkę. To będzie jak... To było chyba nawet w drugiej części. Tak, to było w drugiej części, że ten... Wyrzucali za płot te gnomy. No, przerób to na fasolki. Ja chcę wszystkie fasolki wszystkich smaków Bertiego Bota. No dajesz. Ja w ciebie wierzę, mały. Gnomie ogrodowy? Tak? To będzie to? Bum! O, zmieniłeś mi fioletową na jakąś taką beżowo-żółtą. Więc trochę nie bardzo. I jak daleko jestem w stanie... Może jestem w stanie bardziej? No nie! Dobra, to cię z czara poprawię. A to jest taki mały ten. Myślałem, że tam będzie tak przyciemnione, ale da się zobaczyć, że są tam te głazy, te kamienie. Dobra, i jesteśmy w stanie iść dalej? The greenhouse is right inside that door, Harry. I'll watch out for Professor Sprout. Good luck. Serio? Nie weźmie nas w robi w ten, że to my mamy robić, a nie on. Jak ja tego rudego gościa, nie bardzo. Dobra, rozejrzyjmy się, czy jeszcze, aby na pewno żadnego bonusa tutaj nie ma i będziemy wbijali na misję, bo no, ale
z misją razem do kupy to będzie ciut za długie, a bez misji to będzie ciut za krótkie, więc rozejrzyjmy się plus bonus, nie ma tutaj, że... Oni naprawdę się wracali aż stąd, ten cały kawałek, żeby wejść tam. Myślałem, że tu są jakieś drzwi, że my po prostu drugim wejściem wbiliśmy. Dostawia w jeszcze głupszej sytuacji zarówno Flitwicka, jak i Lockharta, którzy gdzieś tam na swoich piętrach mają lekcje, a potem zeszliśmy na sam dół, żeby przy właściwie bramie głównej na półpiętrze, czy jak to nazwać, wbić sobie na lekcję. Bardzo to nieekonomiczne, jeżeli chodzi o prowadzenie lekcji. No, a teraz ja z Potterem pójdę do sali tam piętro niżej, żeby on sobie mógł polecieć z testem, a wy zachowujcie się grzecznie i spokojnie, bo jak coś nabroicie, to będzie na mnie, więc jest cicho i spokojnie. Dobrze, ja wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym spróbujemy zdobyć tą skórkę Boomslanga. I hej! Ile dobrze pamiętam z książki, to kto inny ją miał i gdzieś w innym miejscu ona była. Wiesz, Lamy Szepty, W rocznicę śmierci, Złośliwy klub pojedynków, Eliksir wielosokowy, 217. Tak, tak, nie tak, źle, tak, nie, tu. Okej, okay, ale to wcześniej próbowali to zdobyć. Ale wydaje mi się, że ona była u Snape'a, a nie u tam, gdzie my leziemy. No ale nic, za chwilę będziemy ją zdobywali, może się okaże, że tam Snape będzie, za chwilę, znaczy się jutro.